Ostrzegamy zatem szanownych telewidzów, że ani producenci tego filmu, ani też firma Polygram Video nie mogą przyjąć odpowiedzialności za żadne nadprzyrodzone postaci i zjawiska, które mogą się objawić podczas oglądania tego programu. Zapada zmierzch. Powoli gaśnie słoneczne światło i chłodna noc nastaje nad szarymi cmentarnymi nagrobkami. Kto wie, co kryje się w mroku? Czyżby tu zbierały się pokutujące dusze? Czyżby z miejsca takiego jak to przenikały dzielącą je od nas granicę, żeby pokazać się tylko nielicznym? Od niepamiętnych czasów ludzie we wszystkich zakątkach świata opowiadają sobie o upiorach, zjawach i duszach zmarłych, które czasami im dokuczają. Gdzie można szukać ducha? Może na zarośniętym wiktoriańskim cmentarzu? Może w fortecy takiej jak ta, noszącą imię człowieka w żelaznej masce? A może pomiędzy ruinami średniowiecznego zamku? W rzeczywistości niekoniecznie musi on się pojawić tam, gdzie się go spodziewamy. Za tymi zwykłymi zasłonami przebywał duch Enfield. Te postaci pojawiły się w pewnej hiszpańskiej sypialni. Kto to mógł być? Ta kobieta uśmiecha się do obiektywów Austrii. Tyle, że wówczas jej tam nie było. Czy w portierni są duchy? Czego chcą? Co widział ten mężczyzna w apartamencie, w którym spędzał miodowy miesiąc? Większość ludzi kształtuje swe wyobrażenie o duchach na podstawie legend i opowieści. Zamek Pevensey w hrabstwie Sussex jest odpowiednim miejscem do spotkania ducha. Lady Joan Pelman, małżonka jednego z dworzan, dowodziła zamkiem w czasie oblężenia Pevensey pod koniec XIV wieku. Jej niespokojne widmo wciąż krąży po murach obronnych, wyczekując powrotu męża. Zbudowany z czerwonej cegły pocztówkowy zamek w Hersmonso również ma swoje duchy. Pierwszym z nich jest olbrzymi dobosz chodzący po murach. Drugim młoda dziewczyna, która pojawia się na dziedzińcu. I wreszcie trzecim zamaskowany jeździec, który znika po przejechaniu przez fosę. Klasztor Mikelem, którego najstarsza część pochodzi z 1229 roku, jest miejscem określanym jako takie, w którym straszy. Mamy tutaj w Mikelem kilka duchów, ale wydaje mi się, że jeden jest jak najbardziej prawdziwy. Myślę o damie w szaro-niebieskiej sukni. Widziano ją, gdy zbliżała się do tej portierni, która jest za mną. Była z psem. Akurat wtedy dwie osoby kupowały bilety. Kasjer przeprosił mnie na chwilę i zwrócił się do damy z psem, mówiąc, że bardzo mu przykro, ale z psami wchodzić nie wolno. Ona się odwróciła, podeszła do miejsca, w którym teraz stoimy i znikła. Wówczas jedna z potencjalnych zwiedzających dostała ataku histerii i zemdlała. Trzeba było udzielić jej pierwszej pomocy i odesłać do domu. Jest rzeczą oczywistą, że budowla tak stara jak klasztor Mikelem, będąca niegdyś siedzibą Augustianów, może być tłem dla wielu historii. Akurat byłam w drzwiach, gdy ponownie doznałam tego samego uczucia. And it, I thought,
Ta ręka objęła mnie w talii i pomyślałam sobie, że to mój mąż. Sądziłam, że stoi za mną, więc obróciłam się, żeby mu powiedzieć parę słów. Po prostu się powygłupiać, ale Donalda tam nie było. Kilka lat temu, w listopadzie, siedziałem tu zupełnie sam. Przed wyjściem zszedłem jeszcze na dół do wielkiego spichrza, żeby się upewnić, czy drzwi są zabezpieczone. Gdy przechodziłem przed frontem budynku, tamto górne okno po prawej stronie nagle się otworzyło. Usłyszałem głuchy odgłos. Spojrzałem do góry. Nie zauważyłem nikogo w zasięgu wzroku. Okno zostało otwarte od wewnątrz. Problem polegał na tym, że aby do niego dotrzeć, należało pokonać troje zamkniętych na klucz drzwi. Ponadto przynajmniej przez 3 miesiące ten pokój nie był używany. Włosy mi się zjeżyły na głowie naprawdę. Na szczęście wtedy, gdy szukałem kluczy, wrócił z miasta szef i razem poszliśmy na górę. Otworzyliśmy drzwi i podeszliśmy do okna. Było rozwarte na oścież i nic nie świadczyło o tym, by mogło zostać otwarte przez człowieka. Faktycznie, wiele osób przeżyło spotkanie z duchami w starym klasztorze Mikelem. Tylko czym właściwie jest duch? Czym jest duch? Uważam, że duch jest zjawiskiem, które trudno wyjaśnić. Nie jest to w każdym razie coś materialnego, ale przecież duch może być mężczyzną, kobietą, zwierzęciem, może być duży, mały, przezroczysty i nieprzezroczysty. W sumie może być wieloma rzeczami, jakkolwiek przede wszystkim jest czymś, co raczej opiera się naukowym wyjaśnieniu. Moim zdaniem duch jest formą energii elektromagnetycznej mieszczącą się pomiędzy 380 i 440 milimikronami podczerwonej pozycji w widniu optycznym, czyli innymi słowy jest to forma energii, której ludzkie oko nie może dostrzec, chyba że w grę wchodziłby jakiś jasnowidz. Tak więc jest to po prostu forma energii, która nic nie może zrobić, z którą nie można rozmawiać i która nie powraca, albo jest, albo jej nie ma. Większość duchów pojawia się w biały dzień, przypominają raczej żywych, a nie umarłych. Brytyjskie Stowarzyszenie Lekarskie zaleca, by lekarze domowi byli przygotowani na to, że pogrążone w żałobie osoby będą wierzyć, iż zobaczą ducha zmarłego raz lub dwa w przeciągu 3 miesięcy od śmierci. Istnieje szereg rodzajów duchów. Może to być ktoś, kogo znamy i widzimy wtedy, gdy powraca, na przykład po to, by przynieść nam jakąś wiadomość. Może to być duch, którego czasami określa się w parapsychologii jako obraz miejsca. Jest jak fotografia, obecny, lecz pasywny. Pojawia się tylko pewnym osobom, a one go nie widzą. Na koniec możemy też powiedzieć o duchu, którego nazwałbym duchem momentów przełomowych, to znaczy widzianym tylko wtedy, gdy rozgrywa się coś dramatycznego lub wstrząsającego. Myślę, że te 3 rodzaje duchów, o których powiedziałem, spotykane są najczęściej. Zbłąkane dusze albo niedokończone sprawy. Pewnego razu odprawiałem mszę żałobną w domu rodziny, która widziała ducha. Poszczególnie jej członkowie, nie porozumiewając się między sobą, mieli takie samo przeżycie. Potem dowiedzieli się, że ludzie mieszkający wcześniej w ich domu wyprowadzili się z niego dlatego, że widzieli tego samego ducha. Kiedy mi go opisali, stało się jasne, że był to ktoś, kto tam mieszkał i popełnił samobójstwo. Dlatego też odprawiliśmy mszę żałobną. Gdy modliliśmy się za duszę zmarłego, on się pojawił. Nie przerwaliśmy obrzędu, a w momencie, gdy padły słowa, że wierzymy w to, iż chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa, postać ta uśmiechnęła się, po czym znikła. Od tamtego czasu nie widziano jej więcej. W sercu Nowej Puszczy znajduje się Lasek Binel. Mieszka tam obecnie psychiatra, dr Kenneth McCall. Dawniej właścicielem tego domu był Sir Arthur Conan Doyle, autor opowiadań o Sherlocku Holmesie, a jednocześnie entuzjasta spirytyzmu. Zostało po nim parę rzeczy w tym domu, takich jak biblioteczka, ustrzelony w Szkocji jeleń, stolik ogrodowy, kilka potłuczonych glinianych krasnali, które były w ogrodzie. Poprzedni mieszkaniec tego domu powiedział: w tamtym skrzydle domu straszy, niech pan tam nie śpi.
Uznałem, że to bzdura. Wydawało mi się, że na poddaszu są szczury i sowy. Specjalnie więc zrobiłem dzieciom sypialnię w tamtym końcu domu. Moje najmłodsze dziecko miało wtedy 6 lat, a najstarsze 18. Po jakimś czasie zaczęły się skarżyć, że ten człowiek przychodzi i depcze im zabawki, że chodzi w dużych, rozczłapanych kapciach. Z drugiej jednak strony nikomu nie zrobił krzywdy ani niczego nie przewrócił. Chodził przez zamknięte drzwi, skręcał za róg i chyba wychodził przez okno. Tyle, że okno nie było otwarte. Dzieci opowiadały o tym jako o zwyczajnym i powszednim wydarzeniu, lecz w sumie kłopotliwym. Listonosz, mleczarz, różni dostawcy nigdy nie podchodzili blisko domu, gdyż twierdzili, że przechodzi ich wtedy zimny dreszcz i jest to do pewnego stopnia dokuczliwe. W związku z tym zostawiali wszystko przy bramie. Sedno sprawy objawiło się wtedy, gdy moja najstarsza córka, która pracowała jako sekretarka w Londynie, przyjechała na święta Bożego Narodzenia i podczas śniadania powiedziała znienacka: miałam bardzo ciekawą noc, rozmawiałam z Conan Doyle'em. Następnie zakryła usta dłonią i powiedziała: dobry Boże, wczoraj ci mówiłam, że opowiadasz kompletne bzdury, ale przecież go widziałam i słyszałam. Obudziłam się i usiadłam, a on powiedział: przepraszam, Elżbieto, za to, że cię obudziłem, ale muszę znaleźć mój dziennik. Jest oprawiony w czarną skórę i owinięty elastyczną taśmą. Nie mogę go znaleźć, a jest mi bardzo potrzebny, bo bez niego nie mogę pisać moich wspomnień. Bardzo się cieszę, że dzieci mieszkają w tym domu, bo właśnie tu mieszkały również moje dzieci. Teraz chciałbym już, żebyś się położyła i zasnęła. Nie będę ci już więcej przeszkadzał. Wtedy sobie pomyślałem, że pójdę do miejscowego pastora i być może on coś na to poradzi. Owszem, przyszedł, wszedł do tego pokoju, usiadł i odprawił jakiś obrzęd. Nie pamiętam już, co robił i co mówił, ale następnego dnia zadzwoniła z Londynu najstarsza córka Conan Doyle'a i powiedziała: proszę mi wyjaśnić, co się dzieje. My wszyscy staliśmy się nagle tak pokojowo usposobieni. Natomiast on nigdy więcej się już nie pojawił ani w niczym nie przeszkadzał. Jedna z przyczyn straszenia może być związana z niedokończonymi sprawami. Czasami wydaje mi się, że duchy wracają po to, by przekazać jakąś wiadomość, bądź też uregulować jakąś kwestię. Na przykład w filmie Duch tytułowa postać powracała dlatego, że była przekonana o niebezpieczeństwie grożącym przyjaciółce. Dlatego też jej zadanie polegało na rozwiązaniu problemu mogącego to zagrożenie powodować. Były wypadki, w które zamieszane były osoby chowające przed śmiercią różne rzeczy. Pewna matka schowała swą biżuterię w schowku w ścianie domu i uparcie powracała, gdyż chciała, by rodzina to odnalazła. Jednakże jej pojawienie się wywołało takie przerażenie, że niczego nie można było wyjaśnić. W końcu jedna z osób zorientowała się, o co chodzi duchowi, a ten poprowadził ją do miejsca w ścianie i kazał kopać. W rezultacie biżuteria została odnaleziona. Potem duch natychmiast przestał się pokazywać. Z tego względu uważamy, iż uregulowanie niedokończonych spraw jest jedną z podstawowych kategorii związanych z duchami. Obraz miejsca albo pamięć miejsca. Pewnego razu wezwano mnie do domu, w którym poprzedniej nocy cała rodzina obudziła się, myśląc, że ktoś chce ją obrabować. Kiedy ojciec otworzył drzwi do sypialni, zobaczył grupę osób wychodzących ze ściany i znikających w drugiej ścianie. Byli oni ubrani staromodnie i mieli ze sobą opakowane w brązowy papier paczki. Wyprowadził całą rodzinę na ulicę i wezwał policję. Przyjechał sierżant i jakiś młody policjant. Mieli ze sobą psa. Pies bał się wejść do domu, więc sierżant zwrócił się do tego młodego i powiedział: wejdź do środka i zobacz, co się dzieje. Ten wszedł po schodach, nie wiedząc, czego się ma spodziewać, i ujrzał dokładnie to, co opisała rodzina, a więc ludzi w dwóch i trzyosobowych grupkach noszących te brązowe paczki. Gdy rozmawiałem z miejscowym księdzem, stwierdził, że zawsze było wiele problemów z domami znajdującymi się w tej części parafii. Dodał, że wybudowano je w miejscu, w którym niegdyś było ognisko zarazy. W trakcie mojej rozmowy z tą rodziną wyszło na jaw, iż 3 miesiące wcześniej zmarło im dziecko. I akurat tej nocy dwoje pozostałych dzieci powróciło do swej dawnej sypialni z sypialni rodziców. Dlatego odniosłem wrażenie, że chodziło w tym wszystkim o pamięć miejsca. Po prostu ta rodzina roznieciła iskry wspomnień z przeszłości
tamtych ze ściany. W lecie 1969 roku byliśmy razem z dwójką dzieci na wakacjach w Hiszpanii. Spędzaliśmy je w małej średniowiecznej wiosce Altafulla, około 11 kilometrów na północ od Tarragony. W zasadzie nie mieszkaliśmy w samej wiosce, tylko na jej skraju. Była ona otoczona murami, a nasz nowoczesny domek znajdował się po ich zewnętrznej stronie. Pewnej nocy spaliśmy głęboko, było bardzo gorąco, więc nie mieliśmy nic na sobie. Przykryliśmy się tylko prześcieradłami i pamiętam, jak dostałem od żony kuksańca w żebro. Także może lepiej niech ona opowie, dlaczego mnie obudziła. Spałam wtedy bardzo mocno i coś mnie obudziło. Sądzę, że był to jakiś szept, ale nie mam żadnej pewności. Po prostu zostałam obudzona. Kiedy się rozejrzałam, dostrzegłam w nogach łóżka dwóch stojących mężczyzn, spoglądających na nas i rozmawiających o nas. Patrzyli na nas i rozmawiali ze sobą. Pomyślałam, mój Boże, złapałam za pościel i cała się pod nią schowałam. To była pierwsza odruchowa czynność. Nie wyskoczyłam od razu z łóżka, ale się przykryłam. Uderzyłam Jerego po żebrach i on się przebudził. Obudziłem się i spojrzałem w górę. Dwie osoby bacznie nam się przyglądały. Jacyś dwaj mężczyźni. Stali dość wysoko, jak gdyby na stole. Zwykle budzę się natychmiast i jestem na ogół przytomny w takich sytuacjach. Tak więc widziałem, że się nam przypatrują, ale dobrze pamiętam tylko ich głowy. Cała reszta kojarzy mi się tylko w ogólnych zarysach. Starałem się namalować obraz z tym związany, ale gdy zabrałem się do roboty, okazało się, że nie mogę sobie dokładnie wszystkiego przypomnieć. Było to już dość dawno temu, lecz ta wizja wciąż mi towarzyszy. Tak więc, gdy zacząłem malować obraz, jedynymi rzeczami, co do których miałem absolutną pewność, były te dwie głowy. Nie pamiętałem nawet, co oni na sobie mieli. Rozmawialiśmy o tym później z żoną i doszliśmy do wniosku, że mogli na sobie mieć coś w rodzaju średniowiecznych strojów. Coś w tym stylu w każdym bądź razie. Patrzyli na nas i rozmawiali. Nie słyszałem, co mówili. I po dwóch sekundach rozpłynęli się. Czy te dwie postaci były pamięcią miejsca, a może raczej były zbłąkanymi duszami, opowiadającymi sobie o tym, co widzą? Wzajemne oddziaływanie. Część hotelu pod dzwonem, wychodząca na cmentarz w Thetford, pochodzi z XV wieku. Zarówno goście, jak i personel wielokrotnie opowiadali o młodej dziewczynie, która nagle znikała. Jedna z historii opowiada o młodej kobiecie nazwiskiem Betty Radcliffe, która odebrała sobie życie z powodu bólu wywołanego nieodwzajemnioną miłością. Inna mówi, że ją zamordowano, a jej oszalała z rozpaczy córka wyskoczyła przez okno. Pokój numer 10, obecnie przeznaczony dla nowożeńców, zawsze miał opinię miejsca, w którym straszy. Ten mężczyzna woli nie podawać swego nazwiska. Spędził on swój miodowy miesiąc w pokoju numer 10. Pierwszej nocy zeszliśmy na kolację, a potem wróciliśmy na górę. Przy drzwiach był przeciąg. Gdy wchodziliśmy do pokoju, czuliśmy, jak gdyby ktoś popychał drzwi od wewnątrz. Udawały się otworzyć, ale z trudnością. Po wejściu położyliśmy się do łóżka. W pewnym momencie żona pokazała mi, że coś żarzy się w rogu malowidła na przeciwległej ścianie. Zwróciła na to moją uwagę, lecz ja puściłem to mimo uszu. Potem usnęliśmy. Sądzę, że około 3 albo 4 nad ranem usłyszeliśmy kroki na korytarzu. Było tak, jakby ktoś biegał w górę i w dół. Następnie kroki przeszły do pokoju i słychać je było pod łóżkiem.
Wreszcie jeszcze tej samej nocy, a w zasadzie tego samego ranka, na środku pokoju pojawiła się młoda dziewczyna. Podeszła do okna i znikła. Potem znów zasnęliśmy. W tym czasie ktoś 3 albo 4-krotnie naciągał mi na twarz prześcieradło. Ja je ściągałem, lecz ten ktoś był uparty. Sądziłem, że to żona, ale okazało się, że nie. Po prostu tak to się stało. Następnego ranka, gdy wstaliśmy, zobaczyliśmy ślad dłoni na wewnętrznej stronie szyby osłaniającej ścienne malowidło. W niedzielę wróciliśmy z wycieczki. Poszedłem do łazienki, wziąłem kąpiel i nagle w całym pomieszczeniu się ochłodziło. Żona powiedziała mi później, że w sypialni stało się podobnie. Po kąpieli usiadłem na łóżku i oglądałem telewizję. Żona poszła do łazienki, wtedy mosiężna kołatka przy szafie zaczęła kołatać. Jednocześnie poruszyła się antena. Znowu usłyszeliśmy kroki. Słychać je było wewnątrz pokoju. Temperatura podniosła się. Było to przerażające. Najgorsze w tym wszystkim. Wzrost temperatury był straszny. Ledwie mogliśmy oddychać. Oboje wyszliśmy stamtąd. Napiliśmy się chyba wody i położyliśmy się z powrotem do łóżka. Później przebudziłem się w nocy. Dziewczyna siedziała po tej stronie łóżka, po której spałem ja. Podniosła się, spojrzała na mnie. Przypatrywała mi się przez dłuższy czas, przeszła w nogi łóżka i zniknęła przy oknie. Cały dowcip polega na tym, że nigdy w takie rzeczy nie wierzyłem. Wcześniej niczego podobnego nie przeżyłem. Moja żona nie wierzy w duchy. Nie jesteśmy ludźmi religijnymi. A jeśli chodzi o dziewczynę, to wyglądała całkiem zwyczajnie. Nie była przezroczysta. Jedynym efektem jej pojawienia się było zaskoczenie. Przestraszyłem się dopiero wtedy, gdy zniknęła. W tym domu w Grimsby Robin Furman prowadzi spotkania zespołu zajmującego się wchodzeniem w kontakt z duchami. Nasz zespół tropicieli duchów powstał na fali ogólnego zainteresowania oraz rzeczywistego zapotrzebowania na tego typu działalność. Dostarcza nam to sporej rozrywki. Bardzo nas za to potępiano i uważano, że powinniśmy się tego wstydzić. Tylko dlaczego? Do wszystkiego, co robimy, podchodzimy bardzo poważnie. Z pewnością pomagamy ludziom. Myślę, że wszyscy ludzie, którzy mieli z nami do czynienia, są zadowoleni z tej współpracy. Zatem wszystko jest w porządku. My mamy rozrywkę i ciekawe hobby, a jednocześnie ludzie mogą się do nas zwrócić o pomoc. Z naszym samochodem nie ma żartów. Jest on zabawny, na pewno, lecz potrzebny nam jest właśnie taki duży. Ma 3 mocne akumulatory i jest w nim dostateczna ilość miejsca dla 12 osób. Zabieramy też ze sobą Bena, który jest naszym psem tropiącym duchy oraz oczywiście niezbędny sprzęt. Ta cała nasza maszyneria jest w sumie sporo warta. Zespół składa się z następujących osób. Ze mnie, to chyba oczywiste, jestem bowiem parapsychologiem i szefem zespołu. Z mojego syna, ma on na imię Andrew, jest inżynierem, mikrobiologa Janice Patterson, która zajmuje się stroną organizacyjną naszej działalności, oraz fizyka i specjalisty od komputerów Rodneya Mitchella, który opracował naszą skomplikowaną aparaturę, jak na przykład duchorobota. Napisano o nim zresztą w czasopiśmie MicroUser. Można powiedzieć, że jesteśmy zapalonymi badaczami zjawisk nadprzyrodzonych. Ludzie czasami pytają nas o naszego Nowofunlanda, Bena. Jest to maskotka zespołu, ale również może być przydatny w praktycznym działaniu. To on odkrył tajemną klatkę schodową na folwarku, zwracając naszą uwagę na pewne miejsce w ścianie. Psy są bardzo wrażliwe na bodźce psychiczne i dlatego zabieramy z nami Bena. Kiedy indziej studenci opowiedzieli mi, że coś straszy w opuszczonym kościele w miejscowości Skinbrook w hrabstwie Lincoln.
Jest to piękny stary kościół, którego nie pozbawiono święceń. Niestety został zdewastowany. Udaliśmy się tam po otrzymaniu wspomnianej informacji. Wcześniej nawet mi przez myśl nie przeszło, że w Skidbrook może być kościół. Gdy się tam znaleźliśmy, ujrzeliśmy wybite okna, czarne świece w środku i symbole związane z miejscowymi wierzeniami, na przykład odwrócone pentagramy. Z pewnością więc jacyś pokutnicy musieli się tutaj zbierać. Gdy zaczął nastawać zmierzch, staliśmy przed kościołem. O ile pamiętam, Rodney trzymał latarkę i w pewnym momencie zwrócił uwagę na nagrobki. Zgasiliśmy latarki, ponieważ nie chcieliśmy, żeby ktokolwiek nas zauważył. Zobaczyliśmy mgłę unoszącą się nad nagrobkami, zanim jeszcze zabraliśmy się do zbadania tego. Znajdująca się w drzwiach kościoła Janice stwierdziła, że przyrządy oszalały. Następowały gwałtowne skoki temperatury. Obejrzeliśmy się za siebie i zobaczyliśmy, że mgła się unosi i zmierza w naszą stronę. Należało natychmiast coś z tym zrobić. Wykorzystaliśmy wówczas nasze potężne światło. Uzyskaliśmy wtedy najbardziej dramatyczny efekt, jaki sobie można wyobrazić. Skierowaliśmy snop światła w środek mgły i zdawało się, że rozbija się ona na miliardy błyszczących punkcików. Wraz z silnym podmuchem wszystko wypadło przez otwarte okno na zewnątrz, a my zostaliśmy sami w pustym i wyziębionym budynku. Nastała absolutna cisza. Niczego ani nikogo nie było widać. Na bazie naszego najciekawszego przypadku nakręcony został film Istnienia. W czasie związanych z nim badań spotkaliśmy się aż z nadmiarem różnych zjawisk. Za każdym razem, gdy wracaliśmy do domu, coś się działo. Kiedyś w nocy stałem w kuchni, gdy nagle otworzyły się z trzaskiem dolne drzwi kredensu i wyleciała z nich patelnia. Leciała po torze w kształcie elipsy i wylądowała około metra od kredensu. Ja stałem akurat tam. Innym razem światła zaczęły się pokazywać na ścianie. Były duże i jasne, powiększając się i jaśniejąc coraz bardziej. Później oderwały się od ściany, kierując się na środek pokoju, gdzie poczęły się obracać we wszystkich kierunkach. Zachodziła przy tym pełna paralaksa. Mogliśmy je oglądać ze wszystkich stron. Akurat wtedy było w tym pomieszczeniu 9 zawodowych fotografów. Wykonano fotografie ze wszystkich kątów. Było to coś porównywalnego z pokazem świateł laserowych. Rzecz absolutnie nadzwyczajna. Zareglowaliśmy drzwi i okna i robiliśmy zdjęcia w ciemności, ponieważ światło wciąż błyszczało w pokoju. Dość często gospodyni mówiła nam, że widzi to, czego my nie widzieliśmy. Jednakże wielokrotnie widzieliśmy świetlne kule w tym samym czasie, co inni. W rzeczywistości mieliśmy ponad 30 świadków potwierdzających istnienie tych kul przesuwających się po pokoju. W pewnym momencie świetlna kula przybrała kształt ludzkiej głowy, a potem zaczęła się kształtować cała sylwetka i nagle siła, która się do tego przyczyniała, zanikła, jak gdyby przekręcono kontakt. Cała energia sprowadziła się do zera. Zjawisko to było oparte właśnie na niej. Ona skarżyła się, że była atakowana i gwałcona przez tę istotę. Opisała ją zresztą. My nigdy nie byliśmy świadkami tego, lecz ona miała na ciele czarne i sine ślady. Na szyi i na piersiach były ślady pogryzienia. Była gwałtownie atakowana, lecz nie wiem, kto to robił, ponieważ nigdy mnie przy tym nie było. Rejestrowanie duchów. Zajmując się przypadkiem tej istoty, byliśmy świadkami najprzeróżniejszych zjawisk. Światła latały po całym pokoju. Gdy wracaliśmy na uniwersytet i opowiadaliśmy o tym naszym kolegom, oni twierdzili, że mamy halucynacje. Dlatego też usiłowaliśmy sfotografować te światła. Robiliśmy zdjęcia w absolutnej ciemności bez użycia lamp błyskowych. To jest na zdjęciu. Widać tutaj jakiś ogon i przesuwające się światło. To było robione bez lampy błyskowej. Cała oprawa powinna być ciemna. Mamy jeszcze inne zdjęcia zrobione w zupełnej ciemności, bez użycia lampy błyskowej. Powinno ono być całkowicie czarne, ale widać, że jakieś światło naświetliło film. Było to światło przesuwające się po pokoju. To zdjęcie ma dla mnie największe znaczenie. Widać tutaj odwrócone łuki świetlne.
Jeden idzie w ten sposób, a drugi na odwrót. Poniżej tego łuku jest kobieta, która skarżyła się, że ją atakowano w tym domu. Jak widać, pochyla się ona w dół, ponieważ wtedy szalały po pokoju latające i wirujące kule światła. Nie wyglądały jak łuki, a raczej jak pełnowymiarowe kule świetlne. Jeśli spojrzeć bliżej na ten łuk, wygląda on, jakby się unosił w przestrzeni. Skąd to wiemy? No cóż, gdyby to było na ścianie, jej głowa zasłaniałaby drugi łuk, ale nie zasłaniała. Ten drugi również unosi się w przestrzeni. Gdyby był na ścianie, byłby załamany, ponieważ ściany są tutaj prostopadłe. Łuk nie jest załamany, unosi się w przestrzeni. A teraz, dlaczego jest to takie ważne dla naszych badań? Bo ktoś sceptycznie nastawiony mógłby powiedzieć, że jakaś osoba fałszuje to. Gdyby rzucono jakieś światło, musiałoby ono być rzucane na płaską powierzchnię, na przykład ścianę. Jednak to, co się unosi w powietrzu, jest wymiarowym światłem. Bardzo trudno jest coś takiego sfałszować. Należałoby do tego celu wykorzystać bardzo skomplikowany system laserowy wielkiej mocy. Na fotografii wykonanej przez pewnego człowieka w Nowej Puszczy widać obraz małej dziewczynki w wieku około 8-10 lat, wyciągającej ręce, tak jakby prosiła o pomoc. Z ubioru wnosimy, że mogło to być około roku 1820. Przyniósł mi to ksiądz. Powiedziałem wtedy, że nic o niej nie wiemy i że trzeba będzie odprawić nabożeństwo, żeby się przekonać, czy możemy liczyć na jej pojawienie się. Tak też się stało. Odbyła się msza żałobna, lecz dziewczynka nigdy więcej się nie pojawiła. Te fotografie przysłała nam kobieta, która została sfotografowana w londyńskim metrze. Po wywołaniu okazało się, że widać na niej człowieka na krześle elektrycznym. Było to zdumiewające. Początkowo myśleliśmy, że to jakiś plakat. Ale przecież zdjęcie było zrobione w tunelu, więc nie mógł to być plakat. Na dodatek widać, że znajduje się to na tle szkła i są tam iskry. Ten drewniany element wydaje się zasłaniać iskrę, a więc musi to być na tle jakiegoś okna. Nie może to być plakat. Gdy spotkałem się z tą kobietą i zadałem jej kilka pytań dotyczących jej zainteresowań, odpowiedziała, że interesuje się kryminologią. Pomyślałem, że mamy tutaj do czynienia z przeniesieniem myśli na fotografię. W końcu jednak odkryliśmy, że ten człowiek siedzący na krześle elektrycznym został na nie skazany za uprowadzenie dziecka. Ten model znajduje się obecnie w Muzeum Figur Woskowych Madame Tissot, znajdującym się nad linią metra Bakerloo, nad tą, na której wykonano fotografię. Bardzo interesujący. Został zrobiony bardzo małym aparatem. Gdyby chodziło o jakieś oszustwo, to byłoby prawie niemożliwe dokonanie go na negatywie, zwłaszcza tak małym. Mamy tutaj zdjęcie zrobione przez pewną panią w prywatnym lesie w Anglii. Na jednym zdjęciu jest dwoje ludzi stojących obok siebie. Na drugim natomiast stoją oni w pewnym oddaleniu. Wykonano je w chwilę po pierwszym. Widać tutaj częściowo jakąś postać na tle dziewczyny. Mamy też negatyw, który na pewno nie był przerabiany. Oto zdjęcie małego dziecka zrobione przez ojca w Covent Garden. Zdjęcie samo w sobie nie jest niczym szczególnym. Jednak opinia ta zmienia się po lepszym przyjrzeniu się narożnikowi. Widać w nim jakąś postać unoszącą się w powietrzu i nie mającą nóg. To jest powiększenie interesującej nas części fotografii. A to fragment negatywu.
Nie mamy żadnych podstaw do twierdzenia, iż mamy tu do czynienia z mistyfikacją. Pytaliśmy, czy dziewczynka biegła, ale jeśli biegła, musiała biec bardzo, bardzo szybko. Na zdjęciu jest również jej matka. Twierdzi ona, że nikt wtedy nie biegał. Nawet gdybyśmy przypuścili, że ktoś jednak biegł, musiałby to robić bardzo szybko. Ponadto z tyłu jest łańcuch, zatem postać musiałaby go obiec, a przy tej szybkości i z rękami w kieszeniach byłoby to bardzo mało prawdopodobne. Cóż więc stało się z nogami? Tutaj mamy chyba najbardziej nieprawdopodobne zdjęcie. Negatyw jest nienaruszony. Wiąże się z tym bardzo ciekawa historia. Grupa osób przebywała na wakacjach w austriackim Tyrolu. Ostatnią noc postanowiono spędzić na wspólnej kolacji. Pod koniec rozbawione towarzystwo postanowiło zrobić sobie pamiątkową fotografię. Jedna z osób nastawiła samowyzwalacz w aparacie i umieściła go na stole naprzeciwko całej grupy. Wszyscy czekali, aż aparat pstryknie i zaświeci się lampa błyskowa. Aparat pstryknął, lecz lampa nie zadziałała. Fotograf wrócił do aparatu, żeby zobaczyć, co się stało. Nie znalazł żadnych usterek, więc ustawił go ponownie na 10-sekundowe wyczekanie i usiadł wraz z pozostałymi. Tym razem lampa błysnęła. Wakacje się skończyły, obejrzano wywołane zdjęcia, po czym o nich zapomniano. Miesiąc później jedna z osób chciała porównać swoje fotografie z fotografiami innych. Po obejrzeniu powiedziała nagle: no dobrze, ale kto to jest? Widać to tutaj. Oto drugie zdjęcie zrobione przy użyciu lampy błyskowej. Widać, że jest to najzupełniej normalne zdjęcie. A oto pierwsze zdjęcie zrobione bez lampy. Na samym środku widoczna jest wyraźnie jakaś dodatkowa osoba. To nie jest podwójne naświetlenie. Nie miały tu miejsca żadne manipulacje. Oglądano to zdjęcie bardzo dokładnie i nie można znaleźć zadowalającego wyjaśnienia, chyba że weźmiemy pod uwagę, że jest to jakaś zjawa. Uważamy, że jest bardzo wiele zdjęć takich jak te, jednakże ludzie po prostu się nimi nie zajmują, uważając je za zepsute. Gdyby przynieśli je do nas, moglibyśmy szczegółowo je przeanalizować. Zdjęcie nigdy nie będzie żadnym dowodem. My sami nie uważamy tego, co robimy, za dowód czegokolwiek. Uznajemy, że jest to po prostu gromadzenie świadectw. Badamy zjawiska i staramy się jak najlepiej unaocznić, że zachodzi jakiś obiektywny fakt, że nie było halucynacji, złudzenia albo mistyfikacji, a raczej coś rzeczywistego, coś, co przebywa w naszym środowisku. Staramy się udokumentować to wszystko za pomocą naszej aparatury fizycznej. Ponownie znajdujemy się w hotelu pod dzwonem w Thetford. Howard Wilkinson, fizyk i badacz psychiki, przygotowuje swój sprzęt do wykrywania nadprzyrodzonych postaci. Ta czarodziejska skrzynka jest po prostu uszlachetnionym alarmem antywłamaniowym, podzielonym na dwie części. Jak każdy alarm, ma czujniki reagujące na każdy ruch w otoczeniu, a w tym szczególnym przypadku również na zmiany temperatury i tak dalej. Kiedy cokolwiek zostaje wykryte w otoczeniu, włącza się system nagrywania. Maszyna ta jest kontrolowana przez mały komputer. Pozwala mi to na wprowadzenie różnych programów w zależności od rodzajów otoczenia. Drukarka odnotowuje wszystkie dane dotyczące określonego miejsca. Jest tu również magnetofon, który jednocześnie wykorzystywany jest do programowania. Ponadto mam tu kilka dziwnych urządzeń, takich jak czujniki magnetyczne, dlatego że mogą zaistnieć zdarzenia związane ze zmianami w polu geomagnetycznym. Jest też urządzenie do mierzenia temperatury otoczenia. Dysponuję więc czterema czujnikami, które mogą być umieszczone za pomocą kabli w różnych punktach pomieszczenia. Oprócz tego na statywie znajduje się kamera wideo. Mamy parę kamer 35 mm, z których widać tutaj tylko jedną.
Zamontowałem także urządzenie akustyczne, wykrywające ruch i dźwięk, a więc będzie się ono włączać na przykład przy rejestracji jakichś dźwięków. Gdy wszystko jest już gotowe, kolega Howarda, parapsycholog Tony Cornell, przygotowuje się do spędzenia nocy w pomieszczeniu, w którym straszy. Specjalne soczewki pozwalają, by kamera widziała również w ciemności. W przeszłości bywaliśmy w nawiedzanych przez duchy domach. Mieliśmy ze sobą notesy, kamery, termometry, lecz połowa z nas zasypiała nad ranem, gdyż nic się nie działo. Większość z nas idzie do jakiegoś domu w dzień, dwa, po ukazaniu się tam ducha. Idziemy tam i nic się nie dzieje. Bywa, że badacz psychiki błaga ducha, żeby się pojawił i mówi mniej więcej tak: no chodźcie, moi przyjaciele, pokażcie się, kimkolwiek jesteście, zrobię wam zdjęcie i pomogę wam, naprawdę. A one i tak się nie pokazują. Dowodem, jaki chciałbym mieć, jest pojawienie się chętnego do współpracy ducha, na przykład w tamtym rogu, w każdą środę, dokładnie o 10:00. Wtedy można by było wszystko zbadać za pomocą naszych 5 zmysłów. Gdybyśmy kiedykolwiek to sfotografowali, z pewnością ktoś by powiedział: jak wam się udało to spreparować? Jednym z najbliższych spotkań, jakie miałem z duchami, było to, które odbyło się w następstwie telefonu od pewnej pani, która zaprosiła mnie do swego domu, abym przyszedł obejrzeć ducha. Powiedziałem wtedy, że wezmę ze sobą studenta. Ona przystała na to i umówiliśmy się. Tak się złożyło, że student nie mógł ze mną iść. Nie mieliśmy wcześniej żadnego pojęcia na temat tego, czym może być ów duch. Kiedy wreszcie udałem się do domu tej pani, poczęstowała mnie herbatą i stwierdziła, że duch z pewnością się pojawi. Ja nie byłem co do tego aż tak bardzo przekonany. Ona opisywała mi go, mówiąc: ależ panie Cornell, pan musi go zobaczyć. Niestety, nadal nic nie widziałem. Następnie usłyszałem, jak ona mówi: cześć. Sądziłem, że mogło to być skierowane do kolejnego ducha, ale nie było. Przyszedł mój student, który wcześniej zastukał do drzwi frontowych, a gdy nie usłyszał żadnej odpowiedzi, wszedł do środka, gdyż zobaczył nas siedzących w holu. Później się zawahał, po czym pomyślał: lepiej pójdę dalej, gdyż zobaczył człowieka z fajką wołającego w ten sposób. Kiedy doszedł do drzwi, wepchnął się pomiędzy mnie i tę panią, a ja powiedziałem: pańskie maniery są doprawdy nie najlepsze. Później ona wyszła, żeby przygotować więcej herbaty. A najważniejsze w tym wszystkim było to, że kiedy ona podała mi opis ducha, student znajdował się w odległości około 10 mil od domu, a więc znikąd nie mógł znać tych szczegółów. Ta pani powiedziała mi, że duch miał rude włosy, nosił zieloną marynarkę, szare flanelowe spodnie i miał w dłoni fajkę. Kiedy rozmawiałem z tym chłopakiem w ogrodzie, musiałem go zapytać: no i co mamy o tym wszystkim myśleć? On z kolei zapytał o to, co się dzieje z mężem, a ja poprosiłem, by wyjaśnił, kogo ma na myśli. Wówczas student powiedział, że chodzi mu o tego pana z rudymi włosami i z fajką w dłoni. Tymczasem w hrabstwie Lincoln, w Pump Cottage, tropiciele duchów z Grimsby przygotowują aparaturę rejestrującą w miejscu niesamowitych wręcz zdarzeń. Wszystko to trwało około 2 do 3 miesięcy, lecz osiągnęło swój szczyt pewnej nocy. Północ już wybiła, dzieci były w łóżkach, a my sposobiliśmy się do snu. Nagle dało się słyszeć głośne trzaśnięcie drzwiami. Szybko się podniosłem. Moją żonę sparaliżował strach, nakryła się kołdrą i nie chciała o niczym wiedzieć. Ja natomiast pobiegłem zobaczyć, co się dzieje. Starsze dziecko bardzo krzyczało. Nie można się było zorientować, o co mu chodzi. Po prostu się wydzierało. Kiedy wszedłem do sypialni, gdy tylko otworzyłem drzwi, przestało. Spojrzało na mnie i uśmiechnęło się. Było bardzo przestraszone. Trzaśnięcie rozłupało drzwi, nie od góry do dołu, lecz mniej więcej w 2/3. Rozwaliło też wewnętrzną klamkę. Noc poprzedzająca telefon do księdza była chyba najstraszniejszą w moim życiu.
Znowu nad ranem, nie pamiętam dokładnie o której godzinie, w całym pokoju było tak, jakby miało miejsce jakieś wyładowanie elektryczne. Wszystko wirowało nad naszymi głowami. Tak, jakby coś się nad nami unosiło, ale nie można tego było dotknąć. Było to przerażające. Doszło do tego, że moja żona nie chciała sama chodzić po domu, ani nawet do toalety. Wyglądało na to, że ktoś czyha za drzwiami. Mieliśmy dwa psy. Po przeprowadzce tutaj czuły się dobrze, lecz po jakimś czasie stały się nerwowe, schudły i brudziły w domu. Musieliśmy się ich pozbyć, bo po prostu coś się opętało. Teraz mamy następnego, ale zachowuje się podobnie do tamtych. W tej sypialni pojawiła się ta zjawa. Przyszła z tamtej strony, tak jakby weszła przez okno. Posuwała się wzdłuż łóżka, a następnie wyszła przez ścianę. Widzieliśmy ją tylko raz. Później nie było już żadnych problemów ani żadnych strachów. Nasz komputer zarejestrował istotną zmianę w natężeniu światła i ciepła. Zwykle czegoś takiego nie ma i dlatego uważamy to za sukces. Zadowoleni jesteśmy z funkcjonowania komputerów i chcemy zobaczyć, co jeszcze uda się osiągnąć przy ich pomocy. Komputer natychmiast pokazuje wszelkie zmiany, przy czym tak szybka reakcja oznacza, że muszą one być bardzo poważne. Ponownie się zatrzymało. Jest to bardzo dziwne, bowiem powoduje różne kłopoty i wprowadza błędne informacje. Kiedy wy rozmawialiście tu o komputerach, Jill weszła na schody i stwierdziła, że czuje dym. Ja osobiście tego wtedy nie poczułem. Był to taki dość aromatyczny zapach. Właśnie rozmawialiśmy o działaniu komputera, gdy Jill weszła na górę i powiedziała, że poczuła dym. To popołudnie było dla nas bardzo interesujące, ponieważ wcześniej nie spodziewaliśmy się raczej, że uda nam się cokolwiek zarejestrować. Sądziliśmy, że może to nastąpić dopiero w nocy, kiedy panuje cisza, lecz tak się nie stało. Komputer zarejestrował kilka niezwykłych efektów, takich, których się nie można spodziewać. Miały one związek z tym, co odczuła Jill i Janice i w ogóle wszyscy, a więc z zapachem dymu. Gdy weszły na górę, nic nie było czuć, lecz komputer wszystko zarejestrował. Myślę, że to może być bardzo istotne. Złośliwe duchy. Mamy prawie całkowitą pewność, że duch złośliwy jest zjawiskiem czysto psychologicznym, niemniej jednak przerażającym. Z reguły początki sprowadzają się do pukania, stukania i odgłosu kroków. Później dochodzi do zakłóceń elektrycznych, do znikania i ponownego pojawiania się różnych przedmiotów, a w następnej kolejności do unoszenia się przedmiotów w powietrzu. Zatem mogą to być zdarzenia dość gwałtowne. Wierzymy wszelako, że nie jest to wywołane przez złego ducha, który wszystko rozrzuca, a raczej przez cierpiące na różne zaburzenia osoby. Najczęściej przez nastolatków, ale niekoniecznie. Przyczyną może być na przykład osoba wzywająca pomocy. Cała złość, agresja, poczucie winy wyzwalają energię, która musi znaleźć swe ujście. Energia ta, zwana przez nas psychokinetyką, zdolna jest do wprawiania rzeczy w ruch. Niektórzy psychiatrzy twierdzą, że jest ona alternatywna wobec załamania nerwowego. Istnieją ponadto takie duchy, których nie możemy skojarzyć z żadną osobą, a więc nie wiemy, jaki typ umysłu reprezentuje dany duch. Złośliwe duchy wydają się być złośliwymi dziećmi, znajdującymi się po tamtej stronie, które denerwują się, że nikt ich nie rozpoznaje. Zrzucają jakąś rzecz i mówią: a masz, nie wierzysz, że ja tu jestem, to sobie posłuchaj, albo też popatrz tutaj. Jest znamienne, że te złośliwe duchy nigdy nie powodują poważnych uszkodzeń ciała. Pewnego razu poznałem osobę, która potrafiła całkiem nieźle nad tym panować. Zaczynała już mieć dość nieustannej obecności tego złośliwego ducha, który w sumie nie był jakimś diabłem, ale pojawiał się zawsze wtedy, gdy coś jej nie szło. Załatwiłem jej wizytę u osoby, która mogła coś na to poradzić. Kiedy pojechaliśmy na pierwsze spotkanie, wszystkie parkometry na parkingu były przekręcone z 10 pensów na 20, a my nie mieliśmy żadnej 20-pensówki. Ona powiedziała wtedy, żebym się nie martwił i po prostu spojrzała na parkometr. Od samego spojrzenia wskazówka przesunęła się i mieliśmy 2 godziny czasu na postój.
W 1977 roku Maurice Gross i dziennikarz Guy Plyfer zbadali jeden z najsłynniejszych przypadków związanych ze złośliwymi duchami w ostatnich czasach. Miało to miejsce w Enfield w północnym Londynie. Interesujący był w tym wszystkim fakt, iż środki masowego przekazu, policja i urzędnicy lokalnej administracji, a więc ci, których tam wzywano, nie byli w stanie wyjaśnić tego, co się działo w tamtym domu. Wreszcie zadzwonił do naszego towarzystwa ktoś z Daily Mirror i poprosił, abyśmy zbadali tę sprawę. Na miejsce zostałem skierowany ja, gdyż zależało mi na tym. Gdy tam dotarłem, przekonałem się, że mamy do czynienia z czymś bardzo poważnym. O ile mi wiadomo, wszystko miało swój początek 31 sierpnia 1977 roku, kiedy matka stwierdziła, że meble się przesuwają. Pewnego wieczoru wróciłem z pracy, a żona powiedziała do mnie tak: jak zjesz kolację, idź do twojej siostry, bo się u niej meble przesuwają. Jadłem dalej i myślałem sobie, że to musi być jakiś żart. Kiedy skończyłem, żona zapytała: no to co, idziesz czy nie? Odpowiedziałem: mówisz poważnie? A ona na to: jasne. Pomyślałem, że to nie jest normalne. Wyszedłem na ulicę i poszedłem do siostry. Zapytałem, czy ma jakiś kłopot, a ona na to, że owszem i żebym z nią poszedł. Poszliśmy na górę i pokazała mi taką wielką, starą komodę. Stwierdziła, że się przesuwa i zorientowałem się, że jest przejęta. Dlatego powiedziałem, że to na pewno z powodu jakiejś wibracji. Zeszliśmy na dół, a ona jeszcze raz zapytała, czy jestem przekonany, że chodzi tu o wibracje, bo towarzyszyły temu odgłosy podobne do tych, jakie wytwarza maszerujące wojsko. Odpowiedziałem jej: nie martw się, dziewczyno. Gdy wyszedłem, pomyślałem sobie, że to jednak dziwna sprawa. Zacząłem badać tę sprawę i z biegiem czasu dostrzegłem różne formy aktywności psychokinetycznej. Najpierw były to małe, unoszące się w powietrzu przedmioty, a później przesuwające się ciężkie meble. Następnie pojawiły się małe płomienie oraz woda. Po prostu znikąd. Na ścianach były napisy. Tak więc mieliśmy do czynienia z typowymi przykładami działalności złośliwych duchów. Jednakże w tym przypadku wszystkie one występowały jednocześnie. Sądzę, że jedyną rzeczą, która nie została zniszczona, był telewizor. To musi być dziwne uczucie, kiedy się widzi kanapę unoszącą się pod sufitem. Człowiek się wtedy zastanawia: do licha, niezła sztuczka. Ciekawe, jak to się dzieje. Dopiero później dochodzi się do wniosku, że nie jest to sztuczka, gdyż zbyt wiele rzeczy jest w to zamieszanych. Przypadek ten obejmował matkę, dwie córki i dwóch synów. Córki miały 12 i 11 lat, a synowie 10 i 7. Druga córka została uznana za epicentrum wszystkich zdarzeń. Innymi słowy, wokół niej wszystko się obracało. Pewnej nocy Janet leżała na kanapie i nagle się poruszyła. Uniosła się do góry na wysokość około 25 centymetrów i praktycznie poleciała razem z kanapą na drzwi, w których stałem ja. Ona poleciała w jedną stronę, a ja w drugą. Leżałem na podłodze, myśląc: mój Boże, nikt nigdy nie uwierzy w to nieszczęście. Podniosłem się, sądząc, że Janet odniosła jakieś obrażenia, ale ona wciąż spała, więc ułożyliśmy ją z powrotem na kanapie. Lewitacja była bardzo żywo omawianym elementem tej całej historii. Mieliśmy dwóch niezależnych świadków, którzy z ulicy widzieli Janet unoszącą się w pokoju wraz z różnymi przedmiotami, książkami, poduszkami. To wszystko unosiło się razem z nią. Mój szwagier zapytał mnie, o co chodzi w tej historii z Peggy i z jej cholernym duchem. Powiedziałem: chodź ze mną. Poszliśmy do mojej siostry. Była w domu. Powiedziałem do niej: Peggy, to jest David Kinnock. Możemy wejść? Ona odpowiedziała: proszę bardzo, wszyscy są w domu. Weszliśmy do pokoju. Wszystko było porozrzucane po podłodze. Panował kompletny chaos. Szwagier zapytał, co tu się dzieje. Jedno z dzieci siedziało na krześle i w pewnym momencie uniosło się razem z nim do góry. Biedny David. Nie wierzył własnym oczom. Nie wytrzymał i chciał wyjść. Zabawne w tym było to, że kiedy chciał otworzyć drzwi, urwał klamkę. Do dziś nie wiem, co go bardziej przestraszyło, czy dziecko unoszące się wraz z krzesłem, czy ta urwana klamka. Wyszedł stamtąd jak zmyty. Zarówno matka, jak i dziewczęta
Opowiadały nam wielokrotnie o tym, że w ciągu nocy pościel wzlatywała do góry. Mamy zdjęcie, na którym widać pościel fruwającą w okolicy okna oraz wydymane wiatrem zasłony. Widać również, jak opadają z powrotem. Janet po prostu leży na łóżku z dłońmi złożonymi na brzuchu, podobnie zresztą Margaret na swoim. Obydwie nic nie robią. Kiedy tam pojechałem, miałem do dyspozycji tylko 14 godzin. Wraz ze mną był Alan Gould. Wykonaliśmy kilka doświadczeń na zewnątrz i poza tym nie zdziałaliśmy nic więcej. Nie pozwolono nam wejść do sypialni. Musieliśmy stać za drzwiami, podczas gdy wewnątrz rozgrywały się piekielne sceny. Potem wychodziły dziewczynki i mówiły, to zdarzyło się znowu. Później miały miejsce najbardziej sporne zdarzenia. Było to wtedy, gdy przez dziewczynkę zaczął przemawiać jakiś głos. Dziewczynka potrafiła mówić przez 3 godziny, oczywiście z przerwami, jednakże w ciągu tych 3 godzin nawet nie musiała sobie przepłukiwać gardła. Na 2 lata przed śmiercią straciłam wzrok. Później dostałam krwotoku i zasnęłam. Umarłam na krześle, w rogu, na dole. Wydaje mi się, że na samym początku musiał tu mieć miejsce prawdziwy wybuch działalności złośliwego ducha. Oczywiście, że mam masę kłopotów ze sceptykami, ale dopóki w tym siedzę, nie przejmuję się zanadto. Ich sceptycyzm niczego nie oznacza, ponieważ my zdajemy sobie sprawę z wagi naszych doświadczeń i dopóki będziemy to robić, taki będzie nasz pogląd. Egzorcyzm albo wyzwolenie. Odprawianie egzorcyzmów może mieć miejsce tylko w odniesieniu do ludzi, to tylko w ściśle określonych przypadkach. Kapłani kościoła anglikańskiego, którzy angażują się w pracę tego typu, twierdzą, że egzorcyzmy potrzebne są raz na 500 przypadków, dlatego że większości osób należy po prostu udzielić porady albo wybaczyć. Należy ich pobłogosławić albo wyleczyć. Niekoniecznie trzeba od razu wypędzać z nich szatana. Doświadczeni egzorcyści twierdzą, że w wielu wypadkach ich działanie może tylko pogorszyć sprawę. Ja osobiście wielokrotnie o takich wypadkach słyszałem. Każdy biskup wyznacza specjalistów od zjawisk nadprzyrodzonych. Są to ludzie mający zajmować się niezwykłymi problemami dotyczącymi duchów, osób opętanych i takich, które zniewoliła wiedza tajemna. Zaangażowani w to księża mają zwykle odpowiednie przygotowanie psychologiczne. Dlatego większość ludzi zgłaszających się ze swoimi kłopotami do lokalnych duchownych odsyłana jest przez nich z reguły do biskupa, który wyznacza odpowiedniego księdza. Zatem zawsze można otrzymać pomoc. Dr Kenneth McCall jest przekonany, że często straszą nas duchy naszych przodków, którzy nie otrzymali błogosławieństwa. Wierzy on, że rysując drzewo genealogiczne i odprawiając nabożeństwo, można te duchy wyzwolić z ich męczarni i zaprowadzić spokój. Szatan, którym według ksiąg był Lucyfer, który zszedł z nieba i starał się uzurpować sobie prawo do boskiej pozycji, przywiódł ze sobą miliony aniołów. Niekiedy starają się one zakłócić nam spokój, naśladując zbłąkane dusze. Jednak osobiście uważam, że można sobie łatwo z tym poradzić za pomocą egzorcyzmów, a modlitwa pańska sama w sobie jest właściwym egzorcyzmem. Każde zdanie z modlitwy pańskiej jest dla nich nie do zniesienia i dlatego odwracają się i odchodzą. Jest bardzo wiele osób, które nie uwierzą, zanim nie dotkną, nie poczują albo nie usłyszą same. Potrafię to zrozumieć, gdyż sam jestem taki. Niełatwo przychodzi mi uwierzenie w różne rzeczy. Staram się poszukać jakichś dowodów na to, co mam przyjąć za istniejące. Stykając się z setkami, w zasadzie tysiącami różnych przypadków związanych z duchami i im podobnymi rzeczami, doszedłem do wniosku, że nadprzyrodzoność naprawdę istnieje i że rzeczy nadzwyczajne naprawdę się zdarzają. Niezależnie od dowodów, zawsze będą tacy, którzy wierzą w duchy i tacy, którzy nie wierzą. Być może tu właśnie odnajdziemy prawdę o duchach. Thank you.
Opracowanie: Ośrodek Telewizyjny w Szczecinie. Tekst: Cezary Długosz. Czytał Marek Koszur.